Zaledwie kilka dni temu obchodziliśmy jubileusz Związku Podhalan, a już przyszedł czas na podsumowania dobiegających końca kadencji. Rok 2017 zapowiada się w związku niezwykle interesująco, bowiem jest to rok wyborczy. Jako pierwsi postanowili się powybierać górale z miasta. Z fotelem prezesa żegnał się Wojciech Groń, który zasiadał w nim przez dwie kadencje. Ustępującego prezesa postanowiliśmy zapytać, w jakiej kondycji zostawia oddział nowotarski Związku Podhalan swojemu następcy. W jakiej kondycji? No myślę, że sprawozdanie, które odczytam za jakąś chwilę, które składa się z 25 kartek, no będzie świadczyć o tym, co robimy. Tak może dla ogólnego takiego jakby podsumowania wszystkich zdarzeń, jakieśmy wykonali, to znaczy imprezy, uczestnictwa w innych imprezach, nasze spotkania zarządu i takie tym podobne, które ktoś z nas z zarządu uczestniczył, naliczyliśmy ich aż 350 w ciągu tych 3 lat. Wojciech Groń podkreśla, że były to lata pracowite i bardzo bogate w wydarzenia. Do największych lub najważniejszych zalicza. Do każdej podchodzimy z jakimś sercem i z całą jakby naszym zaangażowaniem. No na pewno wyjazd do Ameryki, dlatego że po raz pierwszy przeze mnie, pierwszy raz byłem w Ameryce, także to coś nowego, coś innego, ale no każda nasza impreza, czy zawody narciarskie, chociaż to już były teraz 34, mimo że to taka kontynuacja, ale no to cieszy, bo oddziały inne przyjeżdżają, 12 innych oddziałów bierze udział. Są chętni, no w tym roku było 130 zawodników, to też o czym świadczy, że ludzie to lubią, no i że spełniamy się, że po prostu to cośmy zrobili, było to dla dobra ogółu. Po tym, co usłyszeliśmy od ustępującego prezesa, należy się spodziewać, że niełatwe zadanie czeka jego następcę. Spytaliśmy więc, z jakimi nowymi pomysłami zasiada prezesowskim fotelu. No, głównym moim celem, może niekoniecznie głównym, ale takim bardzo istotnym celem moim jest właśnie współpraca z Euroregionem, nawiązanie kontaktów z sąsiadami naszymi. Mam już tego deklarację, między innymi pan Nowak zadeklarował chęć współpracy. Będziemy starali się tutaj stworzyć jakieś wspólne inicjatywy, wspólne imprezy, zaprosić sąsiadów naszych do jakiejś współpracy. Powoli już się tworzą jakieś pomysły, jakieś koncepcje. Na pewno pozyskanie środków unijnych na tego typu cele jest to bardzo istotna sprawa. No, wiadoma sprawa, że związek boryka się z problemami finansowymi, to jest rzecz bezwzględna. Jest tutaj szansa, żeby pozyskać te środki i żeby móc organizować wszelkiego rodzaju inne imprezy. Oddział nowotarski na mapie związku odgrywa bardzo ważną rolę, bowiem właśnie w Nowym Targu powołano do życia Związek Podhalan, a oddział nowotarski powstał niecałe 2 lata później. Przyłączając się do Wojciecha Gronia, nowemu prezesowi życzymy. Życzyć to mu muszę czasu, żeby tego swojego prywatnego czasu, żeby mógł poświęcić go właśnie tu na tej roboty, bo wiem po sobie, że to kosztuje właśnie dużo swojego czasu poświęcić i niestety kosztem rodziny. A po drugie, no żeby miał posłuch i dobry odbiór w naszym oddziale, żeby to co robimy, żeby dalej kontynuował, bo myślę, żeśmy dobrą robotę zrobili i tego by się można było dalej spodziewać. Oczywiście rozszerzać w miarę możliwości, na ile się da, ale żeby to ta kontynuacja tej roboty naszej była.